Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku W Kręgu Natury. Halina Kacprzak, chemik, ekolog, zawodowo i społecznie zajmująca się ochroną środowiska i zdrowia. Z nami jest Wojciech Karpowicz, prezes Gliwickiego Stowarzyszenia Twoje Życie w Twoich Rękach. Drodzy Państwo, mówiliśmy ostatnio o tym, jak podejść do odżywiania jako do takiej swojej domowej medycyny, tak? Medycyny przyszłości, no bo skoro sobie dzisiaj dobrze poradzimy, no to też nasza przyszłość będzie zdrowa i będziemy czuli się lepiej. Natomiast przejdziemy dzisiaj do bardzo ważnego tematu, który tak naprawdę wiąże się dość mocno z odżywianiem. W zasadzie zależy w dużej mierze od niego. Nie tylko oczywiście, ale chodzi o starzenie się. Można nawet o 50% spowolnić proces starzenia się, tak mówią naukowcy. Tak? Jeżeli odpowiednio podejdziemy do sprawy, oznacza to, że w zasadzie nasz wiek biologiczny może nie mieć jakiegoś takiego, znaczy wiek kalendarzowy, przepraszam, może nie mieć aż tak dużego znaczenia, jeżeli powiedzmy na przykład będziemy się czuć o odpowiednią ilość lat młodziej. Natomiast pytanie do Ciebie, Halino, czy w ogóle żebyśmy my tutaj tak naprawdę od naszej strony to potwierdzili, bo często się słyszy, że naukowcy mówią, naukowcy napisali, tak? Ale ty najlepiej wiesz, czy można opóźnić procesy starzenia? No, ze znalezieniem tego eliksiru życia, no, to nie jest taka bardzo prosta sprawa. Tak jak wspomniałeś, wiele rzeczy zależy od nas. Niemniej jednak starzeją się wszystkie organizmy żywe, w tym również i nasz. Tak nas ukształtowała ewolucja. Natomiast naprawdę my ze swojej strony możemy zrobić wiele rzeczy, żeby po pierwsze opóźnić ten proces starzenia się i żeby w trakcie naszego życia nie przechodzić jakichś poważnych kataklizmów zdrowotnych. A, no właśnie. I to jest dobra rzecz, żeby tego unikać, dlatego że no, mam takie nieodparte wrażenie, zresztą myślę, że nie tylko ja, że rozwój całej cywilizacji, tak, a w tym też medycyny, zapewnia ludziom coraz dłuższe życie. Tak? No, ale coraz dłuższe życie nie oznacza właśnie coraz lepsze. I jak się słyszy, że po 40 już musicie coś boleć, bo inaczej nie żyjesz, tak? To ja właśnie kończę w tym roku 50 lat i myślę, że to jest w ogóle nieprawda. Drodzy Państwo. Zgadzam się, tak. No ale dobrze jest poznać właśnie ten proces starzenia się organizmu, tak? W ogóle wiedzieć, jak właśnie na przykład mieć 70 lat i czuć się na 40, tak? No, żeby niektórzy się nie zgodzą, że 30, tak? No, bo to jest nie... no, jak to tak naprawdę wygląda, że możemy zmniejszyć ryzyko tych takich chorób, które uznajemy za cywilizacyjne, te najbardziej obciążające. No i tak na dobrą sprawę, czy to właśnie moglibyśmy uznać za wyzwanie tego naszego w tej chwili XXI wieku? No zdecydowanie tak. My musimy pamiętać jednak o tym, że niesamowity postęp w medycynie, w technice spowodował automatycznie, że długość naszego życia i komfort naszego życia zdecydowanie się poprawił. Niemniej jednak my ze swojej strony też musimy się troszeczkę postarać, żeby ten komfort życia utrzymać. Ja może tak wspomnę, nieśmiało zresztą, że najstarszą kobietą żyjącą to była Francuska. Jej długość życia jest naprawdę porządnie udokumentowana. Żyła 122 lata i 164 dni. W wieku 85 lat ona zaczęła uprawiać szermierkę. No to, drodzy Państwo, jak macie dzisiaj 70 lat, to nie ma żadnej wymówki. Muszę to swoim teściom i rodzicom przekazać. Z kolei jeśli chodzi o panów, no to jak wiadomo, Japończycy naprawdę cieszą się długim życiem i związane to jest również ich sposobem odżywiania. Celowo nie używamy tutaj słowa dieta, bo dieta to jest konkretny styl życia, na który składa się wiele naszych aktywności, ale również i sposób odżywiania. I dlatego my będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na sposób odżywiania. Ja myślę tak, że dotychczasowe badania, które były przeprowadzone do 2005 roku wykazały, że w ciągu ostatnich 100 lat długość życia każdego z nas diametralnie się wydłużyła. Tylko te prognozy nie obejmowały zmiany wpływu środowiska na nas, a środowisko od tego roku niestety bardzo się pogorszyło do dnia dzisiejszego, a tego już demografowie w swoich obliczeniach nie uwzględnili. Jest jeszcze kolejna rzecz, o której też już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, mianowicie zmiana trybu życia głównie przez dzieci, które stały się zdecydowanie mniej aktywne ruchowo i przede wszystkim mają duże skłonności do jedzenia słodyczy. To skutkuje niestety plagą otyłości wśród dzieci i to w każdym państwie, nie tylko u nas. Jeszcze niedawno te prognozy dotyczące dzieci w zależności od wieku i płci były różne. W tej chwili okazuje się, że my oprócz Anglików zaczynamy w Europie przodować, jeśli chodzi o ilość dzieci z dużą nadwagą, czy wręcz nawet otyłością. No jak wszyscy doskonale wiemy, otyłość i nadwaga prowadzą do wielu chorób metabolicznych. Dokładnie i myślę, że już samym problemem jest to, że tak na dobrą sprawę już o procesie starzenia się, takim widocznym procesie starzenia się w ogóle, że możemy mówić już u dzieci, tak? To jest chyba taka największa, najważniejsza w tej chwili informacja, żeby już na tym etapie przeciwdziałać, mimo tego, że akurat same dzieci się nie będą interesować, prawda, starzeniem się, no bo to jakby nie ich temat życiowy. W takim razie z tego, co powiedziałaś o tej najdłużej żyjącej kobiecie, to wynika, że istnieje fenomen, tak, długowieczności. Tak, no to był naprawdę taki przypadek spektakularny. Natomiast, ale nie jedyny, tak? Jeżeli nie jedyny. Co wiem. My musimy pamiętać o tym, że na przykład adwentyści Dnia Siódmego z Colorado, czy plemię Hunzów, to są bardzo jednorodne grupy etniczne. One charakteryzują się faktycznie długowiecznością. I wszyscy naukowcy wiążą to ich z trybem życia i sposobem odżywiania się. Państwo na pewno wiecie, że tak bardzo polecana jest tak zwana dieta śródziemnomorska. Znowu tutaj to słowo dieta mnie troszeczkę razi, ale faktycznie mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego cechują się zdecydowanie lepszym zdrowiem niż mieszkańcy innych rejonów państw europejskich. Chciałabym powiedzieć, że na przykład już dawno stwierdzono, że wspomniani przez ciebie 70-latkowie cieszą się naprawdę dobrą i kondycją fizyczną, i kondycją psychiczną. No i większość ludzi, widząc takiego 70-latka pełnego werwy 70-latka, no to powie, o, na pewno on ma dobre geny. No proszę Państwa, właśnie. My często mamy to słyszę. Około 23 000 genów, ale ani jednego genu, który byłby odpowiedzialny za długowieczność. Niemożliwe. No tak się dzieje. Geny nie są naszym przeznaczeniem. My możemy jakość i ekspresję naszych genów albo poprawić, w cudzysłowie, albo pogorszyć. Nasz tryb życia, nasz sposób odżywiania się, środowisko, w którym żyjemy, będzie wpływało na komfort naszego życia. Z tymi genami to trochę mnie zmartwiłaś. Myślałem, że jest jakiś taki wytrych jednak, że tam któregoś, że tak powiem, rozpoznamy i już będziemy się głównie z nim dogadywać, tak, żeby sobie to życie wydłużać. No ale styl życia zdecydowanie tak poprawia aktywność genów i one po prostu uważają, że wtedy no, nam się to życie długie należy, no bo dbamy o siebie. To chyba o to chodzi. Halino, to takie bardzo proste pytanie, bo często życzymy sobie 100 lat, No ja akurat, jak już od wielu lat śpiewam 100 lat, to dosłownie, tak mówię 100 lat, ale w zdrowiu, tak? Ostatnio mam taki nawyk pozytywny, myślę, z właśnie podkreślania każdych życzeń 100 lat, ale w zdrowiu, tak? Bo 100 lat bez zdrowia to nie jest dobra opcja. Więc jak dożyć, tak metodycznie tak podchodząc, jak dożyć 100 lat, tak? Ale właśnie w pełni zdrowia? No właśnie, może zacznijmy od definicji, co to jest starzenie. Jedna z definicji starzenia mówi się, że jest to proces dotyczący naszych komórek i pogorszenie się w ogóle funkcjonowania całego organizmu. Sprawność zarówno psychiczna, jak i fizyczna może być różna u różnych ludzi, o czym już wcześniej żeśmy wspomniali. Genetyka jest taką nauką, która zaczęła się bardzo poważnie zajmować procesami starzenia się. I genetycy twierdzą, że uszkodzenie mitochondrialnego DNA znajdującego się w naszym komórce może prowadzić do dysfunkcji komórkowej. Z kolei ten mitochondrialny DNA przekazywany jest kolejnemu pokoleniu, ale tylko i wyłącznie przez komórki jajowe. I o tym musimy pamiętać. I uszkodzenie tego mitochondrialnego DNA w organizmie matki może skrócić życie potomka nawet aż o 1/3. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy naprawdę dbali o nasze zdrowie. Tak jak wcześniej wspomniałam, posiadamy te nasze geny, które możemy albo poprawić, albo zepsuć. W tej chwili naukowcy poszukują takich genetycznych ścieżek, którymi moglibyśmy doprowadzić do tego, że nasz organizm będzie lepiej funkcjonował. Tym między innymi zajmuje się nutrigenetyka, nutrigenomika, która koreluje jakość naszych genów z naszym odżywianiem. No ale wspomniałam wcześniej o czynnikach środowiskowych i tym się już zajmuje inny dział nauki, mianowicie epigenetyka. No, zaczyna się uważać, że epigenetyka to jest jakby nasz drugi kod genetyczny, bo tak jak mówiłam, ekspresję genów my możemy albo poprawić, albo pogorszyć, na co będzie zresztą miał wpływ nasz tryb życia. Czyli z tego, co powiedziałaś, istnieje nie tylko starzenie się, nie tylko, że możemy je powstrzymać, ale możemy w ten sposób odpowiedzieć w zasadzie, czym to starzenie dokładnie jest. Tak? Bo mamy definicję, tak? Mamy opisany proces, czyli tutaj myślę, że każdy z Państwa my także tak możemy sobie to uświadomić, a tym samym bardzo skutecznie przeciwdziałać temu, tak? No bo skoro już wiemy, czym to jest. I widzicie Państwo, my do znudzenia powtarzamy, że w przypadku czy starzenia się organizmu, czy wydłużaniu długości i jakości naszego życia, no podstawową rolą jest nasz styl życia, na który składa się między innymi również odżywianie. No właśnie. Drodzy Państwo, ale temat tego starzenia się jest naprawdę bardzo szeroki i głęboki, dlatego też zapraszamy na kolejny odcinek, w którym dopowiemy Państwu jeszcze kilka ważnych informacji na ten temat, tak, ponieważ no, ile teorii, tyle praktyki, tak, jeżeli będziemy starali się przekuwać to, co jesteśmy w stanie wyczytać, czy tutaj Państwo usłyszycie w naszym programie bardzo taką użyteczną praktykę na co dzień, no to oczywiście będziemy z tego tytułu tym bardziej usatysfakcjonowani. Natomiast tymczasem zapraszamy do dalszej części programu, a dzisiaj serdecznie Państwu dziękujemy.